Cześć, ja jestem Anjon. A w raid ostatnio się dzieje tyle, że naprawdę nie wiadomo w co ręce włożyć. Przede wszystkim kończymy fuzję. Oczywiście ci, którzy ją robią, natomiast myślę, że wielu z Was ją robi, bo champion naprawdę jest fajny. Ja zdecydowałem się, nie mam żadnego Poison Explodera legendarnego. Może nawet przetestuję go na arenę. Ale to jest champion typowo zbudowany pod PVE i tam myślę, że znajdzie swoje miejsce. Takim oczywistym wyborem dla niego będzie smog, ale zobaczymy, co jeszcze da się z nim osiągnąć. Żeby dokończyć fuzję, najpierw trzeba zrobić sam monrasz. i tutaj teoretycznie mógłbym pominąć te 10 dodatkowych fragmentów. No ale ponieważ PLarium zaskoczyło nas i dostaliśmy event, w którym możemy zdobyć Mikołaja, w takim razie no, żal nie spróbować to jest. Zawsze to jest Void legenda. Zanosi się na to, że dostanie buffa wtedy, kiedy jej, jego partnerka wejdzie do gry. Jego partnerka będzie najprawdopodobniej fuzją. Także myślę, że jeśli macie zasoby, to warto spróbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja zasoby mam. Mam 15 Seikredów i mamy przy okazji progresywne szanse na świetnych czempionów. Jest Wallmaster Otorion. To jest bardzo dobry czempion. Zastanawiam się mocno, czy to jego właśnie wybrać, żeby zwiększyć tutaj szansę na wylosowanie, ale jest też Firol. Firol jest równie dobry, o ile nawet nie lepszy niż Wallmaster. Znaczy to jest innego typu czempion, więc trudno ich tak porównywać 1 do 1. Naprawdę biję się z myślami, kogo wybrać. Natomiast z epikami nie mam problemu. Finax bardzo długo omijał moje konto, ale mam już jedną kopię. Natomiast nie obrażę się, jeśli będzie to Finax plus 4. No dobrze, ale co zrobić z tą legendą? Naprawdę mocno się zastanawiam. Czy wybrać Wallmastera? Z Wallmasterem jest ten kłopot, że kiedy zrobię Mariusza, a już jestem dość blisko skończenia jego misji, Wallmaster prawdopodobnie będzie gorszym wyborem wtedy niż Mariusz, chociaż przyda się na inny team do Hydry. Dobra, bierzemy Wallmastera. Bierzemy Wallmastera. I zobaczymy, czy uda się go wylosować. Nie ma żadnych zwiększonych szans do Mercy daleko. Siedem szardów słuchajcie, 7 szardów, żeby pójść te punkty. Zaczynamy od karama. Niezbyt wiem nawet, co on robi. Natomiast wiem, co robi to the Frog. To bardzo dobry poisoner. Nie mam go zbudowanego, ale mam już go mocno splusowanego kiedyś zapewne. E Zbuduje go Tarshon, też jest ciekawym czempionem. O, no, te epiki wpadają tutaj dobre. Nie, nie żeby mi bardzo zależało, ale na tym epiku mi zależy, czyli zadziałały progresywne szanse. Mamy Finaxa, będzie Finax plus jeden. Raczej nie będę budował dwóch Finaxów, może kiedyś, może w przyszłości, ale nie zbudowałem jeszcze pierwszego, więc może, może zastanowię się nad tym później, bo bardzo fajny model tej, tej czempionki, ale sama w sobie nie jest jakaś szczególnie dobra. Drugi Finax, ok, no w porządku. No nie są to legendy, ale Finax jest prawie jak legenda. Jego A1 po prostu zabija na śmierć. I Mistrider Rider świetny czempion. Tutaj również będę plusował. Mam już dwóch Mistriderów Riderów Wprawdzie zastanawiałem się, czy nie zrobić trzeciego, a może nawet i czwartego, ale najpierw zrobię dwóch plus cztery, a potem będę się tym martwił. Także moje otwieranie przebiegło hmm, bez niespodzianek. Sam monrasz wykonany. Mam dostęp już do 200 punktów. Także no bez niespodzianek, ale jest ok. A propos niespodzianek, mam jeszcze coś tutaj do wylosowania. Zachowałem sobie. Te 40 fragmentów z turnieju, po to, żeby teraz otworzyć razem z wami. No, przydałoby się tutaj duszę dla Elwy, na przykład ostatnio kupiłem dla niej jedną gwiazdkową duszę w sklepie i to będzie Epic. OK, Venomage, świetny Epic, czterogwiazdkowa dusza, niestety właśnie taką już na nim mam, czyli nie jest to żaden upgrade, dusza będzie do sprzedania. Także tak wyglądało moje otwieranie. Mam szczerą nadzieję, że wasze było bardziej owocne, że wylosowaliście coś ciekawszego i mam na myśli tutaj jednego z tych czempionów z progresywnych szans. Podzielcie się koniecznie tym w komentarzach. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.